Dzisiaj świętujemy intronizację mazowieckiego króla Kurkowego. To jest wprowadzenie w jego obowiązki osoby, która wygrała zawody strzeleckie. Bractwa Kurkowe wywodzą się ze średniowiecznej tradycji prawa magdeburskiego, które nakazywało mieszczanom uczyć się bronić murów miejskich, które pozwolono im wybudować, aby mogli lepiej rozwijać swój handel, swoje rzemiosło, bo wiadomo, że mury wiązały się z bezpieczeństwem. I poszczególne cechy odpowiadały za poszczególne fragmenty murów. Stąd baszty często noszą nazwy rzeźniczej, szewskiej, stolarskiej, krawieckiej. I wszyscy ci przedstawiciele cechów byli zrzeszeni w Bractwach Kurkowych. I tak było do XVIII wieku. Wtedy mury miejskie ostatecznie straciły znaczenie militarne. Ale ponieważ tradycja Bractw Kurkowych sięga głębokiego średniowiecza, wywodzi się z Europy Zachodniej, to jest XII-XIII wiek, to przez te kilkaset lat ukształtowało się tyle obyczajów, tyle rozmaitych tradycji, które żywo ubogacały tkankę miejską, że postanowiono znaleźć metodę funkcjonowania bractwa wtedy, kiedy już przestało odgrywać znaczenie militarne. Choć strzelectwem zajmujemy się do dzisiaj, to jest nasz jeden ze statutowych celów. Ale od przełomu XVIII i XIX wieku Bractwa Kurkowe to instytucje strzegące tradycji, pielęgnujące pamięć o historii, stojące na straży przywiązania do kościoła, do religii, do obrony imponderabiliów, które stanowią o tożsamości narodowej każdego z europejskich narodów, dlatego że bracia Kurkowi to jest europejska jedna wielka rodzina. Najwięcej braci Kurkowych jest w Niemczech. Wydarzenie jest wyjątkowe. Dzisiaj jesteśmy na gali Bractwa Kurkowego, który prowadził wielki kanclerz tego bractwa, pan Gniewomir Rokosz Kuczyński. My jako Stowarzyszenie Wspierania Narodowego Bezpieczeństwa jesteśmy gośćmi, który bierze aktywny udział, a zwłaszcza ten aktywny udział będzie widoczny dzisiaj na części tej nieoficjalnej, artystycznej. Mamy zaszczyt, honor i przyjemność wręczyć zaległe uhonorowanie dla ekscelencji pani ambasador, pani Anny Marii Anders, pierścień stulecia niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, który był przewidziany na dzień flagi, który obchodziliśmy, panie redaktorze. I w związku z tym, że dziś jest taka doskonała okazja, pani ambasador pełniła tam funkcję bardzo ważną, ponieważ wręczała, honorowała dzisiaj naszych braci Kurkowych, więc na tym naszym balu będzie uhonorowana pierścieniem stulecia niepodległości. Drugim uhonorowanym będzie wielki kanclerz Bractwa Kurkowego, pan generał Gniewomir Rokosz Kuczyński. Cieszymy, że możemy właśnie w ten sposób pani ambasador podziękować za to, co robiła, co robi i co będzie robiła dla naszej ojczyzny. Pani ambasador jest na wszystkich uroczystościach rocznicowych, niepodległościowych. Ja mówiłem dzisiaj, że my 2 lata temu, pan redaktor był, uczciliśmy stulecie Bitwy Warszawskiej, w której walczył ojciec ekscelencji. To jest ogromnie, ogromnie ważne. Pani ambasador docenia rangę, znaczenie bezpieczeństwa narodowego. Bardzo się z tego cieszymy i dziękujemy, że pani przyjęła nasze wyróżnienie. Nie przyjął. Dziękujemy bardzo. Wielki zaszczyt dla mnie. Dziękuję bardzo.
Dla każdego, kto kocha polską historię i kto czuje się z nią związany, a ja należę do takich ludzi, otrzymać pierścień stulecia niepodległości to jest duże przeżycie. Będę go nosił z dumą, zwłaszcza, że jest piękny, z godłem naszej ojczyzny i uważam, że jest dla mnie wielkim darem, że dzisiaj mogłem go otrzymać.